że dopóki sędzia gwizdnie, no. Ale my cieszymy się z remisu, bo w tabeli się nic nie pozmieniało, także liczę, że Warlubie wygrało Stolce. I gratuluję dobrej postawie w 10. Powiem wynik Warlubia 1-4 w 85 minucie, tak więc dla Solca. Trenerze potwierdził, trenerze, była ręka, bo to jest też ważne, bo my w czerwcu rozmawialiśmy z kwalifikatorem, że ręka tak była. Tak wyglądało, że chyba tak, ale... Trener Wiesław Borańczyk? Biorąc pod uwagę całe spotkanie, trzeba się cieszyć ze zdobytego punktu, dlatego że graliśmy, no powiedzmy, 50 minut w 10. Ja myślę, że tak, że Związek, jeżeli to jest mecz na szczycie w tym momencie, jeżeli gra pierwszy zespół, trzeci, oba zespoły aspirują do awansu, ja myślę, że poziom tego meczu naprawdę, myślę, że śmiało może być, że na poziomie trzeciej ligi, no ale najsłabszym zawodnikiem na tym meczu był sędzia. Ja rzadko, powiedzmy, zabieram głos i krytykuję postawę sędziego, no, ale nie może przyjeżdżać po raz drugi, ja bym powiedział, że w meczu z Solcem, który też pierwszy, przyjeżdża trójka, która no, przestraszona jest, delikatnie mówiąc. A w takim meczu powinien sędziować sędzia, bym powiedział, no, z wyższej półki, który nie będzie bał się podjąć takiej czy innej decyzji. Tutaj akurat podjął decyzję krzywdzącą dla nas dwa razy, bo niewykorzystana sytuacja, ręka, powinien być rzut karny i kartka dla Mogilna. Z kolei no, pierwsza kartka, w szczególności dla Piotrowskiego, myślę, że jej nie było, druga słuszna i musimy grać w dziesiątkę. Taka jest piłka, myślę, że w dalszym ciągu są trzy zespoły, które się będą liczyć do samego końca w grze o awans. Nic nie ma.